Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do recenzji gamingowego monitora od Acera Predator X34. Monitor jest ze mną od miesiąca, no przez ten miesiąc no sporo grałem, zmontowałem też ponad 30 filmów na nim, więc myślę, że jestem w stanie wam przekazać trochę więcej informacji. Zaczynam od tych podstawowych. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję monitora, jest to oczywiście monitor 21:9 Ultra Wide o rozdzielczości 3440x1440 pikseli. Jego opóźnienie to 4 milisekundy przy matrycy IPS. Oczywiście jest on wyposażony w technologię G-Sync do synchronizacji klatek. Warto wspomnieć, że sam monitor natywnie jest jakby 60-hercowy, natomiast nie ma takiego większego problemu, żeby podkręcić sobie go do 100 Hz i oczywiście przydaje się to głównie w grach. Sam monitor ma podświetlanie krawędziowe, LED-owe, około 300 nitów, tak podaje producent. Wydaje mi się, że ta wartość jest bardzo duża. Ja oczywiście mam zciemniony prawie maksymalnie monitor, tak jestem przyzwyczajony do pracy, więc ten parametr jak najbardziej mi odpowiada. Monitor posiada dwa głośniki 7-watowe z technologią DTS Sound. Wydaje mi się, że jakość tego dźwięku i jego głośność jest wystarczająca. Ja nawet mam trochę skręconą, żeby sobie tutaj tego dźwięku nie przesterować. Do oglądania filmów YouTube czy też słuchania muzyki jak najbardziej wystarcza, do gier również. Oczywiście nie jest to głośnik, czy nie są to głośniki do rozkręcenia imprezy, wiadomo. Natomiast nawet do składania filmów wydaje mi się, że ten dźwięk jest dobrze słyszalny i dla mnie to jest najważniejsze. Sam monitor wyposażony jest w szereg portów, oczywiście HDMI, DisplayPort. Mamy również tutaj wejście na 4 USB 3.0 i to jest duży, duży plus, bo tymi portami można ładować nawet po wyłączeniu monitora, czyli po prostu można włączyć sobie specjalną opcję w naszym ustawieniach, żeby po wyłączeniu monitora cały czas podawał on napięcie na te porty. Dzięki temu możemy ładować sobie nasze urządzenia mobilne. Ja z tego korzystam. Mam podpięte sobie tutaj takie dwa dłuższe kable. Jak najbardziej się tutaj to sprawdza. Sam monitor wykonany jest z plastiku, na dole mam takie ładne logo Predatora. Ten plastik jest naprawdę bardzo dobrej jakości, nic to nie skrzypi, nawet jeżeli chwytamy monitor, gdzie chcemy go obrócić, podnieść, to wszystko jest świetnie spasowane. Podstawa również bardzo dobra, solidna, natomiast mam pewne zastrzeżenia, o ile z przodu ona troszkę wystaje i to mocno nie przeszkadza, natomiast z tyłu dość mocno ta podstawa po prostu wchodzi za monitor. No i trzeba mieć gdzieś to na uwadze, po prostu, że nie możemy zupełnie do końca biurka dostawić sobie tego monitora. No oczywiście jest możliwość tutaj powieszenia, ewentualnie jeżeli ktoś potrzebuje, natomiast przypominam, że sama podstawa umożliwia regulowanie zarówno w pionie, w poziomie, odchylanie w jedną, w drugą stronę, więc właściwie w każdej płaszczyźnie możemy sobie tutaj regulować ten nasz monitor tak jak potrzebujemy. Po prawej stronie monitora, właściwie pod tym monitorem mamy 6 przycisków do regulacji. Część tych przycisków jest programowalna, czyli możemy ustawić sobie konkretne profile, które będziemy zmieniać po prostu jednym klikiem. To jest jak najbardziej w porządku. Jest możliwość dostępu do szybkiej głośności, czy też do podświetlania. Możemy sobie to skonfigurować. Natomiast samo ułożenie przycisków no jest dobre, ale bardzo ciężko przyzwyczaić się do operowania w menu. To znaczy bardzo często zdarza się, że klikniemy nie to co trzeba. Trzeba pamiętać, że skrajny prawy przycisk zawsze jest do wyłączenia monitora. 5 przycisków, bo 6 jest oczywiście włącznikiem, wyłącznikiem, są podpisane tutaj na tym naszym OSD w formie graficznej, jaki przycisk odpowiada jakiej funkcji, natomiast no, trzeba pamiętać, że to jest z prawej strony, my w momencie, kiedy siedzimy na środku, nie zawsze jesteśmy w stanie dobrze wyczuć, który przycisk odpowiada której funkcji, więc musimy się do tego troszkę przyzwyczaić. Natomiast sama liczba funkcji w Predatorze X34 jest ogromna, tutaj naprawdę możemy sporo zmienić. Od korekcji kolorów przez czernie, nasycenie, jest możliwość eliminacji tutaj światła niebieskiego, na przykład do czytania stron internetowych czy nawet jakichś książek. Warto o tym wspomnieć, że tego jest naprawdę bardzo dużo. Możliwość natywnego wyświetlania liczby klatek, nie potrzebujemy żadnego Frapsa czy innych aplikacji do tego, więc to jest jak najbardziej w porządku. Ale jest możliwość również sterowania tym podświetlaniem, które widzicie tutaj w Predatorze i to jest jak najbardziej w porządku. Mamy kilka kolorów, kilka ustawień, miganie, takie oddychanie, później takie pulsacyjne, czyli przechodzenie od lewej do prawej. No oczywiście ja mam włączone na stałe, jest możliwość regulacji natężenia samego oświetlenia, więc jeżeli nam przeszkadza, możemy sobie to również zmniejszyć. Tak jak wspominałem, jest sporo tutaj profili, które możemy sobie ustawiać, personalizować do grania chyba 3, do pracy, do oglądania filmów, więc rzeczywiście możemy kilka sobie spersonalizować pod siebie w zależności od tego, co robimy. Natomiast przejdźmy do tego, jak monitor się spisywał i przyznam szczerze, że na samym początku no byłem przerażony, że ten monitor jest tak duży,
duży, nie byłem w stanie wzrokiem wszystkiego ogarnąć. I tutaj również ta kwestia, że nie mogłem go już bardziej odsunąć. Natomiast z biegiem czasu coraz bardziej się przyzwyczajałem i na pewno w przypadku gier sprawdza się to idealnie. Oczywiście trzeba mieć też kompa, który pociągnie tutaj samą rozdzielczość 3440x1440 pikseli, bo jest ona wyższa niż powiedzmy takie standardowe Full HD, ale jakby wrażenia są naprawdę bardzo, bardzo fajne, zarówno jeżeli chodzi o gry takie jak Battlefield 1, Rainbow Six, Kerbal Space Program, bo to są takie gry, które najczęściej teraz gram. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, widzimy więcej, to się tutaj jak najbardziej sprawdza. Natomiast taki ekran 21:9 jest nieoceniony, jeżeli chodzi o składanie filmów. To naprawdę jest coś kosmicznego, te obrazy są wszystkie duże, ścieżki są naprawdę bardzo długie, od lewej do prawej, można sobie to wszystko dokładnie poustawiać. Myślałem, że będzie to problem, okazuje się, że to jest ogromne ułatwienie, szczególnie, że ten obraz jest duży, wiemy co wyciąć, gdzie wyciąć. Warto wspomnieć również tutaj o odwzorowaniu 100% sRGB i to rzeczywiście się tutaj sprawdza, bo te kolory faktycznie, takie jak nagrywam na aparacie, one faktycznie później są takie na obrazie monitora i to jest bardzo, bardzo ważne dla mnie. Z punktu widzenia takie, że chcę, żeby po prostu biały kolor w moich produktach był biały, a nie jakiś żółtawy czy niebieskawy. To faktycznie się idealnie sprawdza. Natomiast warto wspomnieć też o pewnych minusach. Na pewno jeżeli do takiego normalnego przeglądania stron internetowych, pamiętajcie, że naprawdę musicie pokonać dużą odległość od powiedzmy środka ekranu do X-a, żeby zamknąć jakieś oprogramowanie. To trzeba się do tego przyzwyczaić, tak samo jak musimy kliknąć gdzieś tam w ostatnią kartę, która gdzieś tam jest po prawej stronie u góry. Oczywiście tych kart mieści się też więcej, więcej widać, to jest naturalne, natomiast no, trzeba się do tego przyzwyczaić. Oglądanie filmów, które standardowo na przykład w YouTube są 16:9, są tutaj z czarnymi pasami, to również gdzieś tam musimy o tym wspomnieć. Natomiast jeżeli chodzi o takie stricte oglądanie nawet pod różnymi kątami, to wypada tu świetnie. Po prostu zarówno kąt pionowy, jak i poziomy naprawdę są tutaj bardzo, bardzo w porządku. Dziwną sprawą natomiast jest to, w momencie kiedy włączamy i wyłączamy monitor, co się nie zdarza nawet przy grach, kiedy mamy ciemny ekran, pojawia się taki dziwny clouding, czyli po prostu na krawędziach, nie wiem czy to jest związane z maksymalnym podświetleniem matrycy w momencie włączania i wyłączania, natomiast pojawiają się te takie delikatne smugi, widać, że po prostu to jest podświetlanie krawędziowe. No nie wygląda to po prostu zbyt fajnie, ale mówię, no w takim normalnym użytkowaniu, nawet w grach, gdzie jest bardzo ciemno, no Battlefield 1, jeżeli wiecie, no jest w takich bardzo mrocznych czasach, więc tam tego nie widać i to jest taka rzecz dość zastanawiająca. Na sam końcu warto wspomnieć o rzeczy, która jest kluczowa, jeżeli chodzi o składanie materiałów, o ich dokładność, a mianowicie o zakrzywieniu ekranu. Miałem dużo obawy, czy faktycznie te linie ścieżki będą wszystkie proste, mając na uwadze, że sam ekran jest zakrzywiony. Natomiast to zakrzywienie naprawdę jest marginalne, więc ono nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o gry, no to daje taki troszkę efekt, jakby ekran nas otaczał. Natomiast miejcie świadomość, że to zakrzywienie nie jest aż tak duże jak w przypadku telewizorów. Podsumowując, oczywiście trzeba brać pod uwagę cenę monitora, to jest nieco poniżej 6000 i to nie jest mało. Natomiast osoby, które będą zainteresowane monitorami gaming, które są naprawdę dobrze wykonane, bardzo mają dobry panel, bardzo ładnie świecą, mają świetne kąty widzenia, mają dużo sposobów regulacji, przy zachowaniu oczywiście odpowiedniej odległości, jeżeli chodzi o tą nóżkę, będą zadowolone. Pewne problemy stwarza tutaj samo OSD, trzeba się do tego przyzwyczaić na początku, żeby się nie zniechęcić po prostu. No ale warto wspomnieć o tym, że nawet głośniki dają radę, więc nawet mogą zastąpić takie stacjonarne głośniki, które chcemy gdzieś tam sobie podpiąć. A oczywiście gracze grają na słuchawkach. Dzięki bardzo, dajcie znać co myślicie, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.